Zamiast szkoły mieszkania socjalne. Takie plany na zagospodarowanie istniejącej placówki w Gorzycach ma burmistrz z Żnina. Małgorzata Rogaty, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Decyzja burmistrza wiąże się jednoznacznie z zamknięciem szkoły, ponieważ nie będzie bazy lokalowej. Jesteśmy oburzeni przede wszystkim tym, że burmistrz z nami, z rodzicami, nie zrobił spotkania, nie zaproponował nam jakichś innych może rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, że to wypowiedzenie, które burmistrz złożył, ma wadę prawną. Ten temat nieco później, od czego zaczynamy nasz serwis? Strajk w oświacie coraz bliżej, wciąż nie ma porozumienia rządu z nauczycielami. Nie zachodzą żadne okoliczności, abyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej. Trzeba wprowadzić takie zmiany systemowe, które unowocześnią ten system. Kolejne pomysły na ratowanie terenów pozachemowskich. Jedyną szansą jest skorzystanie ze środków unijnych. Na pewno trzeba teraz znaleźć środki na dalsze kompleksowe badania. Nowe placówki opieki paliatywnej w regionie. Chcemy takich domów utworzyć 12. Padł w negocjacjach nauczycieli z rządem na 3 dni przed strajkiem generalnym w oświacie. Wznowione w Warszawie rozmowy między związkami zawodowymi a przedstawicielami rządu nie przyniosły porozumienia. Właśnie tak 8 kwietnia może wyglądać większość szkół w Polsce i regionie. Jeśli nie dojdzie do porozumienia na linii rząd-nauczyciele, klasy będą puste do odwołania. Piątkowe negocjacje w Warszawie nie przyniosły efektów. Nie zachodzą żadne okoliczności, żadne przesłanki, które dawałyby nam legitymację do tego, abyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej. Rząd, reprezentowany m.in. przez wicepremier Beatę Szydło, przedstawił nauczycielom tzw. pakiet dla oświaty, składający się z 2 części. W pierwszej z nich zaproponowano wprowadzenie łącznej 15-procentowej podwyżki płac od września. Skrócenie awansu zawodowego, skrócenie stażu. Po trzecie, ustalenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Po czwarte, zmiana w systemie oceniania nauczycieli. I wreszcie po piąte, redukcja obciążeń biurokratycznych. Druga część to unowocześnienie systemu płacowego na przyszłe lata. Zdaniem rządu konieczne jest też podwyższenie pensum, czyli liczby godzin, które nauczyciele spędzają przy tablicy, z 18 do 22 lub 24 godzin tygodniowo. Na to nie ma zgody związków zawodowych. To oznacza, że rząd nam proponuje zwolnienie w zależności od przyjętego rozwiązania, od 20% do 33% dzisiaj pracujących nauczycieli. Owszem, trzeba może i zmieniać system edukacji, ale zmieńmy pierw to, co najbardziej boli. Związkowcy NSZZ Solidarność, którzy od wczoraj okupowali budynek Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zawiesili swój strajk, ale wrócą, jak mówią, jeśli w rozmowach z rządem nie nastąpi przełom. Jagoda Rogatty, TVP3 Bydgoszcz. Skażone tereny po dawnym Zachemie w centrum zainteresowania samorządowców i przedstawicieli rządu. Powstanie spółki wodnej i dodatkowe badania hydrogeologiczne to nowe propozycje, które przedstawił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Zapewnił, że ponad podziałami będzie starał się o dodatkowe środki na ratowanie skażonych terenów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Tereny po dawnych zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy wciąż czekają na ratunek. Potrzebne są działania i duże pieniądze. Czym są spółki wodne? Wiedzą to parlamentarzyści, samorządowcy, ale i mieszkańcy. W tej sprawie potrzebne są działania ponad podziałami, także na szczeblu rządowym, podkreślał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który zorganizował specjalne spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim. Wiemy, że ani budżet miasta Bydgoszczy, ani budżet województwa, ani budżet jednostek, które się zajmują ochroną środowiska, czyli WIOŚ czy RDOŚ, nie jest w stanie udźwignąć tych miliardów złotych, które są niezbędne. Szacuje się, że usunięcie zanieczyszczeń to koszt ponad 2 miliardów złotych. Dotychczas na ten cel udało się uzyskać dodatkowe 93 miliony złotych. Kolejną szansą jest nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Walka o to, by w tej nowej perspektywie ujęto jako jeden z priorytetowych programów ten cel, to jest walka o kolejne
100 milionów złotych około. Rola samorządu w kwestii terenów pozachemowskich może polegać na wspomaganiu rządu, twierdzi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Powinniśmy stworzyć silne stanowisko i silny głos wspomagający, ale i też wzywający rząd do rozprawienia się z tym ogromnym problemem. Oprócz dyskusji o finansach pojawiają się także propozycje dotyczące dostarczania wody dla mieszkańców. Jedna z nich dotyczy powołania spółki wodnej Łęgnowo-Wieś. Dla dokładnego określenia poziomu skażenia potrzebne są także dodatkowe badania wód powierzchniowych oraz badania hydrogeologiczne. Jest potrzeba wywiercenia kolejnych studni na szerszym obszarze i tutaj liczę oczywiście też na wsparcie samorządów. Na pewno trzeba teraz znaleźć środki na dalsze kompleksowe badania problemu. Tego nie można sobie odpuścić. Na pytania dotyczące aktualnej sytuacji na terenach po byłych zakładach chemicznych Zachem odpowiadał syndyk, również na te dotyczące skażenia środowiska. Nie można oczekiwać od syndyka, aby angażował środki, które uzyskał ze sprzedaży majątki w ochronę środowiska bądź w rekultywację gruntów, bo nie ma do tego legitymacji i żadne prawo upadłościowe, żaden artykuł prawa upadłościowego nie przewiduje takiej możliwości. Na zlecenie syndyka przeprowadzono także dodatkowe badania. Informacje na temat wyników mają zostać przekazane wojewodzie. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. Problem terenów pozachemowskich wywołuje zwykle dużo emocji. Tym razem jednak jeszcze więcej kontrowersji wzbudziła wystawa, na którą natknęli się wchodzący na spotkanie zaproszeni goście. W sali konferencyjnej imienia bydgoskiego Marca 1981, w której odbywała się dyskusja o Zachemie, otwarto wystawę dokumentującą wydarzenia po katastrofie smoleńskiej, a na niej m.in. zdjęcia z krytycznymi transparentami na temat rządu Donalda Tuska. Ekspozycja oburzyła część uczestników spotkania. Prezydent Inowrocławia w liście do wojewody nazywa ją skandaliczną. Zdaniem urzędników wojewody to fotoreportaż prezentujący emocje. Byłem trochę zszokowany, kiedy wszedłem do tej sali, gdzie odbywaliśmy już spotkanie ponad podziałami politycznymi w sprawie terenów pozachemowskich, ważnych dla mieszkańców. Natomiast otoczenie przyprawiło mnie trochę o dreszcze, dlatego że jest to wystawa, która potęguje podział w społeczeństwie, potęguje mowę nienawiści i uważam, że zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w styczniu, po śmierci prezydenta Adamowicza, zwłaszcza właśnie w przestrzeni urzędów, w przestrzeni instytucji publicznych, nie powinno być miejsca. Opinie w kraju są różne na ten temat, a odzwierciedlają właśnie te transparenty. Nie możemy się obrażać na prawdę, która jest najważniejsza w tym wszystkim. Mackiewicz powiedział, tylko prawda jest ciekawa. A teraz po prostu jest rocznica i spróbowałem sił, żeby ją po prostu udostępnić szerszemu gronu. To jest wystawa dokumentalna, tak? To wystawa prezentująca pewne wydarzenia zimnym okiem aparatu fotograficznego. Zimnym okiem, ale pokazująca jednak gorące emocje. Ponieważ te plakaty pojawiały się, te transparenty, hasła pojawiały się na tych uroczystościach, więc jakby reporterskim okiem zostały uwiecznione. I kolejne tematy. W regionie powstaną dzienne domy opieki medycznej. Pierwszy z nich utworzony zostanie w Bydgoszczy przy domu opieki Sue Ryder. Kolejne funkcjonować będą w Tucholi i w Świeciu. Urząd Marszałkowski planuje utworzenie w sumie 12 takich placówek. Jest to bardzo ważny dzień, dlatego że on pokazuje, że nasze plany po prostu realizujemy i jak mi się wydaje realizujemy sprawnie. Zapowiadaliśmy utworzenie domów dziennej opieki medycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Chcemy takich domów utworzyć 12, rozsianych równomiernie po naszym województwie. Ten projekt będzie realizowany w trzech miastach, w Bydgoszczy, Tucholi i Świeciu. 65 tysięcy wizyt w domu. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich wizyt. Robimy to od ponad 20 lat, ale teraz ta skala będzie znacznie większa. Będziemy przekraczać tutaj te bariery Narodowego Funduszu Zdrowia, który w pewnym sensie limituje nam te świadczenia, także na pewno dla pacjentów to jest zabezpieczenie zdrowotne bardzo poważne. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami?
Światowy Dzień Zdrowia, były badania, wykłady i konsultacje. Oferty pracodawców i szkolenia na targach pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Od 1 kwietnia zmienił się system poboru opłat za gospodarowanie i wywóz śmieci w Inowrocławiu. Do tej pory obowiązywała stawka 28 zł w przypadku gospodarstw dwuosobowych i większych. Teraz opłata komunalna wyniesie 17 zł i będzie naliczana osobno na każdego mieszkańca. Zdaniem Ireneusza Stachowiaka, szefa Solidarnej Polski w regionie, mniej zamożne rodziny nie będą w stanie jej opłacać. Urząd Miasta zapewnia, że ta kwestia była poddana publicznej dyskusji. Jest to sytuacja skandaliczna, niedopuszczalna. Zaproponowano i zwiększono opłaty dla mieszkańców Inowrocławia, a nie zwiększano tych opłat dla inowrocławskich przedsiębiorców. Do tej pory taka rodzina sześciosobowa płaciła 28 zł, a teraz ma płacić 102 zł miesięcznie za wywóz odpadów. Chciałbym usiąść do stołu razem z panem prezydentem, z przedstawicielami miejskiej spółki, żeby rozmawiać na temat obniżenia tych opłat i zrobienia takiego systemu gospodarowania odpadami, który nie naraża inowrocławskich rodzin na tak horrendalny wzrost podwyżek. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to w 2013 roku pan Ireneusz Stachowiak, pełniący wówczas funkcję zastępcy prezydenta, przygotowywał wysokości stawek za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych i one zostały przyjęte. Jeżeli system finansuje się w 100% i obowiązujące stawki dla przedsiębiorców pozwalają na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, pobieranie wyższych opłat byłoby niezgodne z prawem. Zamiast szkoły mają być mieszkania socjalne. Takie plany na zagospodarowanie istniejącej placówki w Gorzycach ma burmistrz Żnina. Robert Luchowski wypowiedział umowę użyczenia pomieszczeń szkole. Dla placówki oznacza to likwidację. Szkoła w Gorzycach koło Żnina ma już ponad 200-letnią tradycję. Uczyło się tu wiele pokoleń. Nasi dziadkowie się w niej uczyli, nasi rodzice, my się uczyliśmy. Dziadka, babci, czyli wszyscy z tą szkołą są związani. Dyrekcję szkoły i rodziców zaskoczyła decyzja burmistrza Żnina, który 31 maja chce wypowiedzieć placówce umowę na użyczenie nieruchomości. Budynek zajmowany przez niepubliczną szkołę należy bowiem do gminy. Decyzja burmistrza wiąże się jednoznacznie z zamknięciem szkoły, ponieważ nie będzie bazy lokalowej. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się nie tylko pracownicy szkoły, ale też uczniowie i ich rodzice. Jesteśmy oburzeni przede wszystkim tym, że burmistrz z nami, z rodzicami, nie zrobił spotkania, nie zaproponował nam jakichś innych może rozwiązań. Szkoła podstawowa w Gorzycach może pochwalić się nowoczesnym boiskiem, dobrze wyposażonymi klasami, ale też osiągnięciami uczniów. Placówka utrzymuje się przede wszystkim z subwencji oświatowej. Co miesiąc do szkoły trafia też 1000 zł. Taką kwotę przyznała placówce Rada Miejska w Żninie. W 2008 roku, chcąc ratować się przed restrukturyzacją sieci szkół, powołano stowarzyszenie i szkoła przekształciła się w placówkę niepubliczną. Piszemy różne projekty, projekty unijne i nie tylko. I w ten sposób właśnie wspieramy, jak możemy, tak utrzymujemy naszą szkołę. Oczywiście mamy również darczyńców. Burmistrz Żnina Robert Luchowski tłumaczy swoją decyzję oszczędnościami. Włodarz miasta odmówił komentarza przed kamerą i odesłał do pisma skierowanego na ręce prezesa stowarzyszenia. Czytamy w nim m.in., że budynki, w których dziś odbywają się lekcje, mają zostać zaadaptowane na mieszkania komunalne i centrum integracji. Społeczeństwo jest załamane, zdruzgotane. Powód wypowiedzenia umowy dla władz szkoły jest niezrozumiały, bo jak twierdzą, podobna sytuacja miała miejsce w pobliskim Kaczkowie. Tam szkoła została zlikwidowana. Ale mieszkania socjalne ze względu na brak pieniędzy do dzisiaj nie powstały. Budynek stoi pusty. Przedstawiciele szkoły obawiają się, że konieczny będzie także zwrot pieniędzy za siłownię zewnętrzną, która powstała w Gorzycach w ramach unijnej dotacji. To stowarzyszenie jako strona umowy z samorządem województwa będzie musiało zwrócić te środki. W przypadku, kiedy nie dojdzie do porozumienia między stowarzyszeniem, nasza szkoła, a gminą Żnin. Przedstawiciele szkoły ratunku szukają m.in. w kuratorium oświaty. Wszystko wskazuje na to, że to wypowiedzenie, które burmistrz złożył, ma wadę prawną. Stawia w bardzo niekomfortowej sytuacji, wręcz zmuszania do łamania prawa prezesa tego organu prowadzącego, którym jest stowarzyszenie.
Zgodnie z prawem oświatowym prezes stowarzyszenia powinien o planach likwidacji szkoły powiadomić rodziców i grono pedagogiczne z półrocznym wyprzedzeniem, czyli już w lutym. Możliwości takiej nie było, bo list od burmistrza Żnina szkoła otrzymała dopiero 28 marca, a placówka ma zostać zamknięta z końcem roku szkolnego. Gorzyce, Agata Chyłka. 30 tysięcy Polaków cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. 2/3 z tej grupy stanowią dzieci. Ważna jest szybka diagnoza i skuteczna terapia. W toruńskiej szkole podstawowej nr 31 zorganizowano dziś na ten temat konferencję naukową. Wzięli w niej udział specjaliści z całego kraju i rodzice dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. W szafie wisi bluzka szara. Alek chodzi do 5 klasy. Lubi grać na komputerze, oprócz tego ma wiele zainteresowań, wśród nich przedmioty, takie jak historia, geografia czy matematyka. Bardzo lubię szkołę, chodzić do niej. Mam fajnych kolegów i koleżanek, którzy mi pomagają. Alek jako małe dziecko nie mówił i nie reagował na swoje imię. Kiedy miał 3 lata, zdiagnozowano u niego autyzm. Krok po kroku terapia dawała jakieś tam osiągnięcia i był najpierw w przedszkolu terapeutycznym, miał terapię 1:1 i rozwijał się po prostu sukcesywnie bardzo dość szybko. Problem autyzmu jest coraz bardziej powszechny. Osoby nim dotknięte zmagają się z lękami i zaburzeniami zachowań społecznych, głównie w zakresie odbierania bodźców zewnętrznych. Na pewno inaczej postrzegają otoczenie, na pewno ten świat emocji, ten świat społeczny jest światem, który rozumieją inaczej. Czasami w ogóle go nie rozumieją, a czasami rozumieją na swój sposób. Według statystyk w Polsce 1 na 100 dzieci rodzi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjaliści są zgodni. Wczesne wykrycie choroby i odpowiednio podjęta terapia dają większe możliwości w leczeniu dzieci dotkniętych autyzmem. Siedzi piąteczka. A żółwika. Objawy to przede wszystkim osłabiony kontakt wzrokowy, problemy z mówieniem, brak reakcji na imię czy ignorowanie rówieśników. Najbardziej skuteczne są oddziaływania podjęte jak najwcześniej. Należałoby skierować dziecko na specjalistyczną, już wieloetapową diagnozę z zespołem specjalistów, gdzie jakby główną rolę odgrywa psychiatra dziecięcy. W kraju potrzebne są odpowiednie placówki, ważna jest też integracja z dziećmi zdrowymi, o co dba Toruńska Szkoła Podstawowa nr 31. Obecnie uczęszcza tu prawie 50 autystycznych uczniów. Co 2 lata organizowane są też konferencje naukowe. Chodzi o propagowanie i przedstawianie najnowocześniejszych metod pracy z dziećmi autystycznymi, które są wdrażane nie tylko w naszym kraju, ale również i za granicą. Z wiedzy przekazywanej podczas tych spotkań korzystają w głównej mierze rodzice. Przyjeżdżają tu z całego regionu. Toruń i Anna Wojnowolska. Więcej na ten temat w rozmowie dnia. Gościem programu będzie dr Beata Urbaniak, prezes Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka imienia profesor Ireny Obuchowskiej. Początek o godzinie 19. Badanie cukru we krwi i ciśnienia tętniczego, bezpłatne konsultacje lekarskie, a także USG wątroby. Te badania można było bezpłatnie wykonać w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach organizowanych przez NFZ obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Wydarzeniu towarzyszyła kampania profilaktyczno-edukacyjna poświęcona rakowi jelita grubego. Nie boli i nie daje żadnych objawów. Jest drugim w Polsce najczęstszym nowotworem u kobiet, a trzecim u mężczyzn – rak jelita grubego. W Bydgoszczy zachęcano do badań profilaktycznych pod hasłem kolonoskopia jest super. Celem kampanii jest promocja profilaktyki przeciwnowotworowej, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka raka jelita grubego, ale również motywacja do przełamania wstydu i strachu przed badaniami profilaktycznymi. W ramach Światowego Dnia Zdrowia w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury chętni, w tym seniorzy, mieli okazję uczestniczyć w wykładzie propagującym badania w kierunku wykrywalności raka jelita grubego. Profilaktyka zawsze była, jest i będzie najważniejszym elementem, który kształtuje nasze życie, kształtuje nasze zdrowie. Badania i wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem. Myślę, że trzeba by było się badać, sprawdzać, kontrolować, ale sama przyznam, że jeszcze nie byłam. Zawsze trochę oszczędności, bo badanie prywatnie kosztuje, a świadomość, czy jestem zdrowa, czy prawie zdrowa, jest zawsze lepsza.
Podczas wydarzenia można było wykonać badanie poziomu cukru we krwi czy uzyskać informacje o leczeniu uzdrowiskowym. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest już od 70 lat. Z tej okazji w regionie odbywać się będą wykłady, prelekcje i ekspozycje, aby zachęcać do profilaktyki. Bydgoszcz, Monika Komisarek. W Toruniu otwarto przechodnie dla osób nieubezpieczonych i bezdomnych. Pacjenci mogą liczyć na poradę lekarską i podstawowe leki przeciwbólowe. Punkt działa w Centrum Pielęgnacji Caritas przy ulicy Wyszyńskiego. W tym niewielkim pomieszczeniu niesiona jest wielka pomoc. To tutaj osoby bez ubezpieczenia, bezdomne i wykluczone społecznie mogą przyjść, aby uzyskać profesjonalną pomoc lekarską. Nie trzeba żadnego skierowania, tylko jest napisane do której godziny i tłoku nie ma. Pacjenci po przyjściu otrzymają poradę lekarską i podstawowe leki przeciwbólowe. W szczególnych przypadkach mogą być skierowani na dalszą diagnostykę. Głównie, jeżeli chodzi o stronę medyczną, głównie jest to opatrzenie ich ran, ponieważ często i gęsto te osoby mają przeróżne obrażenia, też zmiany troficzne, też inne rany powstały na skutek odmrożeń, czy też jakichś upadków, czy skaleczeń. Ludzi spoza systemu ubezpieczenia zdrowotnego biorą pod opiekę studenci Collegium Medicum z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, działające pod pilnym okiem lekarza. Po pierwsze, uczymy się podejścia do pacjenta, empatii, też wiadomo, pacjenci przychodzą różni, z różnymi problemami i my się uczymy właśnie, jak potraktować tego pacjenta z godnością. Są to ludzie w bardzo trudnych sytuacjach emocjonalnych, życiowych, no już nie wspomnę o finansowych, także radziliśmy, jak tutaj mogą to ubezpieczenie uzyskać. Przychodnie zorganizowała Fundacja Nauka dla Zdrowia. Dziś jest jakby największy sprawdzian dla nas, pierwszy dzień naszej działalności. Mamy nadzieję, że kolejny uda się zorganizować już za miesiąc albo wcześniej. Podobne miejsce dla osób nieubezpieczonych, potrzebujących opieki medycznej, działa w Bydgoszczy od 4 lat. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Pielęgniarki, fizjoterapeuci, masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych i budowlańcy. Tacy fachowcy są szczególnie poszukiwani w powiecie aleksandrowskim. O potrzebach rynku pracy i możliwościach szkoleń młodzież mogła dowiedzieć się podczas powiatowych targów pracy szkół i zawodów w Aleksandrowie Kujawskim. Patryk i Kasper są w trzeciej klasie technikum. Są na jednym kierunku, ale plany na przyszłość mają różne. Patryk chce rozwijać zainteresowania związane z programowaniem. Za to Kasper swoją przyszłość chce związać z wojskiem. Ogólnie teraz interesuję się, idę w stronę wojska. Zapisałem się ostatnio do WOT-u, do terytorialnych. No i zobaczymy, jak to będzie. Jak mi się spodoba, idę w tą stronę. Chciałbym w przyszłości związać się z informatyką tak najdłużej, na studia iść albo jako informatyk programista, albo projektant maszyn. Plany obu zweryfikować może także rynek pracy. Stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim od kilku lat maleje. Aktualnie wynosi ona około 13,5%. Najbardziej deficytowymi zawodami są te z branży medycznej. Fizjoterapeuta, masażysta, pielęgniarka, to są te głównie poszukiwane. One są u nas bardzo mocno deficytowe. Na dzień dzisiejszy nie mamy nikogo takiego zarejestrowanego. Brakuje także kierowców, kucharzy oraz opiekunów osób starszych. Aby zwrócić uwagę na potrzeby rynku pracy, już po raz trzeci w Aleksandrowie Kujawskim przygotowano powiatowe targi pracy szkół i zawodów. Oferujemy dodatnie różne stanowiska pracy, i począwszy od mechanika pojazdów samochodowych, kierowcę, budowlańca czy do montażu tych okien. W trakcie targów młodzież mogła także dowiedzieć się więcej na temat szkoleń i kursów oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Aleksandrów Kujawski, Michał Górski. Na koniec zbliżeń jeszcze informacje o pogodzie na nadchodzący weekend. Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Przed nami pogodny, słoneczny i ciepły weekend, tak więc aura idealna do spacerów, a dziś szczególna okazja do spacerowania, ponieważ obchodzimy Dzień Leśnika i Drzewiarza. Warto właśnie w tym dniu docenić pracę tych osób, jak i same drzewa, które są dla nas źródłem tlenu, ale także są cennym surowcem w postaci papieru, opału czy owoców. Tak więc dziś albo w tych nadchodzących dniach obowiązkowo spacer po lesie, bo tak jak wspominałam, pogoda będzie temu sprzyjać. Dziś w nocy bardzo pogodnie z temperaturą od 6 do 8 stopni. No jutro w regionie również nie zabraknie słońca, a na termometrach do nawet 18 stopni. Tak więc wykorzystajmy w pełni ten weekend, bo od wtorku niestety pogorszenie pogody. Ale o tym opowiem już za chwilę w szczegółowej prognozie pogody. Zapraszam.
Podsumowanie dnia w regionie o godzinie 21. Już teraz zapraszamy, a teraz rozmowa dnia. Już za chwilę. Do zobaczenia.